No i załóżmy, że tak fest pochlałem, nie? No i tam rozpaliłem grilla, chciałem położyć rybę, ale pomyliłem rybę z akumulatorem Life Pro, bo jest za lekki. To z polskiej Toskanii! Witamy serdecznie z polskiej Toskanii, z rzeszowskiej firmy Contek. I w dniu dzisiejszym chciałem wrócić do tematu, Marcin, bezpieczeństwo, ale nie chciałbym, żebyś mnie spławiał tymi takimi frazesikami, że to jest takie i tak dalej. Powiedz mi, co tak naprawdę może się, za przeproszeniem, spieprzyć w akumulatorze litowym i co może być niebezpieczne? Bo na pewno wiem, że tak, są tam ogniwa i jest jakiś element elektroniki. Mhm. Co się stanie, jak, nie wiem, popsuje się ten element elektroniki? No, wtedy się mogą wydarzyć niedobre rzeczy. To znaczy, zależy od tego przede wszystkim, jakie ogniwa zastosujemy. Są bardziej i mniej bezpieczne ogniwa. Skupmy się na tym, no, co często powtarzasz, że LIFE PO4, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe ogniwa, są bezpieczniejsze niż ogniwa typu NMC. Cieszy mnie to słowo klucz, bezpieczniejsze. Tak, bo nie używamy, że są bezpieczne, bo nie ma bezpiecznych akumulatorów. To jest źródło prądu, wydobywają się tam zawsze jakieś substancje, czy to pod postacią gazu, czy pod postacią chemii są tak, jakieś... Tak, poza tym zwarcie jest bardzo groźne, gdzie wydziela się bardzo dużo energii. Dobra, ale możemy mieć problemy z ogniwem mechaniczne i elektryczne. Mhm. Możemy mieć dwa typy problemów. Jakie możemy mieć problemy elektryczne? Znaczy, wiesz, to przede wszystkim, jeżeli nam się spierniczy BMS, nie zabezpieczy ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem, to po prostu uszkodzi nam akumulator. Może dojść do przeładowania, prawda, ogniwa. Wtedy może się pojawić, mogą się pojawić różne anomalie, bo za dużo mamy energii w ogniwie, prawda? Czyli w ogniwie NMC na przykład może dojść do zapłonu. W LIFE PO4 nie powinno dojść do zapłonu i według moich testów to no, nigdy mi nie doszło do zapłonu, prawda? Chociaż przeładowywałem ogniwo wielokrotnie, o wiele wyższym napięciem. No i trzecie najważniejsze, co jest groźne dla akumulatora elektrycznie, to jest zwarcie. Umówmy się, że ja jestem niewierny Tomasz teraz i ty pełnisz rolę tą biblijną i czy jesteś w stanie w jakikolwiek sposób przekonać mnie, że ten akumulator na przykład przed zwarciem jest, nie wiem, bezpieczniejszy, znaczy, albo... Możemy go po prostu zewrzeć, tak? Mam takie stanowisko, na którym kiedyś testowaliśmy po prostu ogniwa na zwarcie. To chodźmy, kurde, w teren, zewrzyjmy to ogniwo i zobaczmy, co się stanie, prawda? No, a taka zupełnie abstrakcyjna sytuacja. Załóżmy, że jestem wędkarzem i tutaj panowie wędkarze, to co powiem dalej nie dotyczy się was. No i załóżmy, że tak fest pochlałem, nie? No i tam rozpaliłem grilla, chciałem położyć rybę, ale pomyliłem rybę z akumulatorem Life Pro, bo jest za lekki, no i walnąłem ten akumulator. Wiesz, co się wydarzy? Akumulator w ognisku, bardzo prozaiczne, bardzo prozaiczna sytuacja, prawda? Szczerze nie wiem. W sensie mam napisane na pudełku nie wkładać do ogniska i nie wiem, co się stanie, jeżeli włożymy to do ogniska, ale szczerze ci powiem, zaciekawiłeś mnie ogólnie, zróbmy to. W porządku i przychodzi mi do głowy jeszcze jeden temat. Ogniwo może być uszkodzone mechanicznie. Nie wiem, czy to upaść, czy to zostać czymś przebite, a znam twoje hobby. Wiem, że strzelasz sportowo. Tak, tak. Ja ostatnio coraz mniej ze względu na to, że staram się zaprojektować dla was jak najlepsze akumulatory, ale owszem, jestem strzelcem sportowym. Widziałem taki test na YouTubie, gdzie przestrzelono Optimę i ona odpaliła samochód. To jest jakby jedna sytuacja. Słuchaj, no mieszkacie w Rzeszowie tutaj, tuż za granicami jest wojna, no nie ma się co oszukiwać. Może dojść do takiej sytuacji, że abstrahuję już od tego, że ktoś z Ukrainy w związku z brakami energii u nich kupił sobie twój akumulator litowy. No i ma tam jakąś przetwornicę, jakiś akumulator. Zamontował w czołgu. Zabłąkana kula trafia w taki akumulator. Byłbyś na tyle odważny, żeby wziąć swoje ogniwa i powiedzmy takie super naładowane i jakieś takie ogniwo rozładowane, jakieś takie używane ogniwo i strzelić do tego? Wiesz co, jasne, myślę, że tak, dlaczego nie, spróbujmy. Powiem tak, jest to bardzo skrajny przypadek, umówmy się, nie każdy znajduje się na wojnie z akumulatorem LIFE PO4 pod pachą i nie trafia w niego nabój z kałasznikowa, ale myślę, że to jest tak naprawdę bardzo, bardzo skrajny test. Jeżeli te ogniwa przejdą ten test, to sam będę głęboko zaskoczony, nazwijmy to w ten sposób. Już
powiedzmy świeżutko po próbie, gdzie strzelałeś z odległości 50 metrów. Z czego strzelałeś, jaki kaliber i zaraz pokażemy jaki efekt. Strzelaliśmy z karabinu Tika Tak 3, kaliber 308. Kaliber 308. Zobaczcie, tak wygląda dziura po drugiej stronie. Jeszcze ogniwo dymi. Najpierw dostało tu u góry. Później Marcin postanowił poprawić i pociągnął porządnie tutaj. Dokładnie, czekaj, bo będzie gorące na pewno. Z tej strony widzimy dziury wlotowe. Tak. Zobaczcie, ta u góry to była. Przewróć jeszcze raz, patrzcie, taka malutka dziura z tej strony. To są wejściowe. A to jest na wyjściu. Dokładnie, to ogniwo zostało całkowicie zdemolowane, a pomimo tego nie zapaliło się żywym ogniem, tylko oczywiście jest tutaj jakaś reakcja spalania się, jest dużo dymu, jest jakaś tam temperatura, pewnie to ogniwo jest dosyć gorące, ale można je jeszcze dotknąć, patrzcie na to, ale nie doszło do zapłonu tego ogniwa, także tak jak mówiliśmy, te ogniwa są raczej całkowicie bezpieczne, jeżeli potrafią przeżyć, czy nie zapalić się przy uderzeniu z karabinu 308. Teraz poszło. Dawaj jeszcze jeden. No więc nawet przestrzelony akumulator LiFePO nie pali się, dymi się, wydziela ciepło. A, kabum! To zostało przestrzelone w dwóch miejscach. W tym i w tym oto miejscu ogniwa LiFePO. Zobaczcie, nie zapaliły się, oczywiście dymią, wydzielają odrobinę ciepła, ale nie nastąpił zapłon. Panie Marcinie, uznajemy, że akumulatory LiFePO 4 marki Contek można bezpiecznie przestrzelić. Tak, dokładnie. Chciałoby się powiedzieć, że są kuloodporne. Co to się wydarzyło? Słuchajcie, taka oto kula 308? Co znaczy 308? 308 to jest 0,308 cala. To jest średnica, kaliber tego pocisku. I co, tyle. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo wysokopenetracyjny pocisk, bardzo dużą energią kinetyczną. Takim pociskiem przestrzeliliśmy ogniwo. To jest 25 była? Tak, dokładnie. 25. Nie mamy ich tutaj akurat, ale... Ogniwo 25, widzieliście w filmie to ogniwo. Najpierw pocisk trafił w górną część tego ogniwa, zrobił dziurę i nie doszło do żadnej reakcji. Dopiero potem, jak przestrzeliłeś go jeszcze raz, bardziej w środku, zaczęło dymić się. Co tam się działo? Widziałem tam nawet taki żar, miałem wrażenie. No tak, dokładnie. Moim zdaniem doszło po prostu do przestrzelenia, uszkodzenia separatorów, elektrod, prawda, więc doszło po prostu do zwarcia, prawda, między poszczególnymi elektrodami. Ładunek, który był zawarty w akumulatorze, zaczął się po prostu wydzierać. Doszło do reakcji chemicznej. I ten akumulator po prostu zaczął się palić. Tylko że jak widziałeś, ta reakcja spalania nie była bardzo gwałtowa, nie doszło do zapalenia żywym ogniem, tak. Dokładnie, tylko wydzielały się po prostu opary, które nie chciałbym się nimi osobiście nawdychać, ale tak jakby wiesz, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia do tego, że na przykład zapali nam się dom, kamper czy jacht, prawda? Marcin, potem wziąłeś jeszcze używany taki zestaw ogniw, 12,8 V. Tak, to był stary nasz akumulator, 50 amperogodzin poserwisowy. Poserwisowy akumulator. Zobaczcie, co się stało z tym akumulatorem. Marcin, i sytuacja jest wręcz mega podobna. Przestrzelone cztery ogniwa, mamy dużo dymu, grzeje się to, bo byliśmy tam w pobliżu, to się grzało i nie nastąpił samozapłon. Tak, dokładnie. Ta reakcja, jak widziałeś, ona tak jakby przechodziła bardzo powoli, prawda? Ten akumulator się wypalał w środku, dochodziło do zwarcia po prostu tych elektrod. On się nagrzewał, ale w jakimś tam kulminacyjnym momencie to może ta temperatura była taka nieprzyjemna dla dotyku, ale dało się to w gruncie rzeczy dotknąć, a na pewno nie osiągnął temperatury takiej, która by pozwalała na zapłon jakichś tam elementów w otoczeniu.
Marcin, to był najbardziej abstrakcyjny test akumulatora, jaki w życiu miałem okazję brać udział. Znaczy, tak, myślę, że można, wiesz, jeszcze pociągnąć do niego z serii, ewentualnie strzelić do niego z czołgu, ale... Ale wiesz, powiedz mi teraz tak, bo obawiam się jednej rzeczy. Tam w momencie, kiedy zaczęło dochodzić do tych reakcji, zaczęły się wydobywać gazy. Mhm. Nie boisz się tego na przykład, że gdybyśmy pociągnęli serię, czy gdybyś ty pociągnął serię, to na przykład kolejna kula przelatująca przez to nie dostarczyłaby na tyle energii tym gazom, że mogłyby się zapalić gazy już wtedy? Wiesz co, trzeba by było to sprawdzić w zasadzie, bo widzisz, w terenie nie przyszło nam to może do głowy. Zrobiliśmy pojedyncze przestrzelenie. Tam, znaczy, ogniwo przestrzeliliśmy dwa razy. Mhm. Pytanie, co by się stało, gdybyśmy to faktycznie zrobili na pakiecie i to jakimś dużym pakiecie. Najlepiej zastosować, wziąć jakieś duże ogniwa i sprawdzić. Tak samo możemy sprawdzić akumulator na upadek. Może zrzucimy go z czegoś wysokiego. Tak, my już mamy pewien pomysł. Słuchajcie, to jest tak. My wpadliśmy na pomysł taki, że spróbujemy go zrzucić z... Ale nie będziemy nam mówić z czego, bo sami możecie się domyślać. A jeżeli macie jakiś fajny pomysł, jak moglibyśmy wspólnie z Marcinem Kontekiem przetestować akumulatory Leaf PO4 Kontek, to jesteśmy otwarci na propozycje. Pod tym materiałem możecie pisać. Czyli Marcin, tak, przekonałeś mnie co do uszkodzenia mechanicznego. Chciałbym teraz, żebyśmy przetestowali w kolejnych odcinkach, żeby nie narobić tutaj za dużo zamieszania w tym odcinku, na zwarcie, na przeładowanie. Te dwie rzeczy chciałbym, żebyśmy ogarnęli w przyszłym odcinku. Znaczy wiesz, to ogólnie rzecz biorąc jest podstawa, ponieważ jeżeli nie dojdzie do dwóch tych elementów, no to umówmy się, ile razy trafi nam się w życiu sytuacja, gdy ktoś przestrzeli nam akumulator, prawda? Słuchaj, do dzisiaj nawet mi nie przyszłoby do głowy, że można byłoby przestrzelić akumulator, a jednak, słuchajcie, taką kulą, widzieliście tam z jednej strony otwór, pokazywaliśmy z Marcinem, był taki naprawdę bardzo równy, elegancki, a z drugiej strony to było takie coś. Dokładnie. Rozeszła się już energia kinetyczna, także wytworzyła się tak zwana cebulka. Pamiętajcie, że nie strzelajcie do swoich akumulatorów. Szkoda ich trochę. Nie jest to najlepszy pomysł. Marcin, ja ci... Zatem jest to tak naprawdę, umówmy się, trochę niebezpieczne. Nigdy nie wiemy, co się stanie. Tak naprawdę pocisk ma ogromną energię kinetyczną, także ten test jest, powiedzmy, że naprawdę skrajny. Na dzień dzisiejszy wiemy tyle, że nawet ekstremalne uszkodzenie mechaniczne ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowego nie spowodowało zapłonu. W tych naszych próbach, tak? Dokładnie. Zostało nam jeszcze kilka prób, bo doszliśmy teraz do wniosku, że w przypadku emisji gazów mogłoby dojść do jakiejś sytuacji, że być może w jakichś okolicznościach, czy tak jak ty mówisz, seria, albo może obok byłby ogień. Dokładnie. Na przykład. Dlatego sytuacja, którą wcześniej omówiłeś. Pijany wędkarz. Dokładnie. Nie obrażam tu wędkarzy, bardzo was przepraszam, wiem, że to nie chodziło o was, to tak mi po prostu się tutaj na myśl przyszło. Pewnie ja mógłbym się tak zachować, ale nie wy. Nie wy, moi drodzy. Nie pierwszy rzuci kamieniem ten, kto się pił na rybach. Tak, tak. Słuchajcie, bardzo dziękujemy Marcinowi za ten naprawdę super ekstremalny odcinek. W następnym odcinku spotkamy się i no, będziemy grillować tą rybę. I ten akumulator. Tego ci nie odpuszczę, bo przekonałeś mnie co do uszkodzenia mechanicznego. Natomiast co do zwarcia, nie mam takiego przekonania, przyznaję ci się szczerze. I też boję się trochę tego otwartego ognia, jak zachowa się to ogniwo. Mhm. Bo no, zakładam, że może ktoś mieć pożar kampera. No tak. To jest bardziej prawdopodobne niż strzelanie do akumulatora. Zdecydowanie. Pytanie, czy jeżeli mamy już pożar kampera, to tak bardzo przejmujemy się, czy się ten akumulator zapali, czy nie. Ale dokładnie tak jak mówisz, sprawdźmy, co się stanie, jeżeli akumulator zostanie narażony na żywy ogień. Jestem za. Serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pod spodem w opisie macie taki link, który nazywa się sklep internetowy Marcina, sklep internetowy mój. Są tam akumulatory produkowane przez Marcina, dystrybuowane przez Marcina i na hasło Kotek 10 macie rabat. Rabat jest ważny do wyczerpania zapasów. Nieważne, czy kupicie w moim sklepie, czy w sklepie Marcina. Pamiętajcie, Kotek 10. Pod spodem macie to ładnie opisane. Marcin zgodził się tutaj, bo większego rabatu dać nie możemy, bo musimy odrobić teraz trochę kasy na te kule, co poszło i tak dalej. Marcin, jeszcze raz ci dziękuję. Dzięki. Do następnego razu. Arrivederci, amore.